Po kolejnym ciężkim dniu w bunkrze Putina zniecierpliwiony car wezwał swojego giermka i zażądał wyjaśnień. Dmitrij, suka, bliacz! Co tu się dzieje? Według moich obliczeń przed wojny to właśnie mieliśmy dojeżdżać do Waszyngtonu, a przypomnij, gdzie jesteśmy? Panie carze, melduję, że w ciągu tygodnia zrobiliśmy znaczne postępy i przesunęliśmy się na front o 12 cm i 34 mm. I nie chcę się chwalić, ale dowództwo przewiduje, że do wtorku dobijemy do 15 cm. Dmitrij, co ty w ogóle do mnie mówisz? Mieliśmy być drugą, trzecią Rzeszą, a ja miałem być jak Hitler albo Stalin! Panie carze, tak sobie pomyślałem... Właściwie po co nam ta Ukraina ostatnio? Jak wysłał mnie pan car na wakacje na Syberię, to powiem szczerze, nigdy nie byłem w lepszym miejscu. Mamy wszystko od morza i oceany, aż po góry. Wszyscy nam zazdroszczą, taki mamy dobrobyt. Skoro tak ci się podoba ta Syberia, to wysyłam cię na 2 tygodnie na wakacje w obozie pracy. Car, aby dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda sytuacja na froncie, zadzwonił do swoich odważnych żołnierzy na froncie. Generale Denaturow, melduj! Panie carze, melduję, że wszystko idzie zgodnie z planem, ale chciałbym wnieść małą korektę co do naszego planu. Jaką korektę? Może by tak ominąć tę Ukrainę i wrócić do domu?